Witam was w kolejnym odcinku z Disney Plus 2 Mroczne Proroctwo. Zaczęliśmy kolejną misję, gdzie trzeba pokonać Uthera. Nie jestem pewien, czy to już jest ostatnia misja. Być może. Być może. Nie wiem. W każdym razie mamy tutaj wszystkie rasy. A ten wygląda jakoś dziwnie. Władca górskich klanów. Mistrz gildii. Mam z nimi neutralność. Dobrze by było zawiązać z nimi sojusz, no bo... Nigosz jest sojusznikiem, no właśnie. Jeżeli oni mają sojusz ze sobą, to my z krasnoludami też musimy zawiązać jakiś sojusz, bo inaczej będą nierówne siły. Tak. W każdym razie ja i tak już mam delikatną przewagę, bo mam takiego mocnego... bohatera. Czemu ja go w ogóle wyciągnąłem bez wstawienia mu jakichkolwiek jednostek? Tak, teraz trzeba będzie... Nie no, lecę po staremu. Tylko jest taki problem, że teraz będę musiał pilnować mojej stolicy. Tu może być jednak problem. Mizrael sobie nie poradzi. Zwłaszcza, że on poziomu już i tak nie dźwignie. On teraz w sumie nie jest o wiele lepszy od takiego rycerza. Tylko więcej HP ma. Mogę go wyciągnąć w ogóle? Nie, dalej nie mogę. Kurde, szkoda. W sumie i tak jest za słaby. No, będzie kłopot, kurczę, jak mi stolicę zajmą. Do ataku! Ale mocarz? Teraz nie wiem, czy po tej walce mi nie awansują, bo jednak za tego czempiona to trochę się dostaje. A nie, 38 tylko, okej, spoko. Od czego by tu zacząć? Oczywiście mam rycerza, więc polecę znowu tą ścieżką. Obrońca wiary. A tutaj dalej nie ma nic lepszego. Imperialny zabójca. To tych się w ogóle nie opłaca brać. Skoro tutaj jest tylko imperialny zabójca i to już jest koniec. Nie opłaca się w ogóle. Ja już wolę tych magów brać. W każdym razie, tak. Kapłana mam. Ja potrzebował od razu właśnie... A nie, moment. Powoli, powoli. Tak. Oni tak, 475 potrzebuje. Rycerz tak samo. To z nimi się na razie wstrzymam. Wydaje mi się, że tak, magom najprędzej bym wybudował coś. I w następnej turze... tak, to jednak będę musiał tą stadninę wybudować, bo giermka mam. O co prosisz? A musi mieć jak awansować. Umienie Betrezena zrabia wasze ciała, bla bla bla. Już to słyszałem. Czego mi... Ja nic nie naciskałem. Przeskoczyło mi. Spustoszymy wasze ziemię, że no tak. Znowu gangrena? Przecież ja cię pobiłem. Do ataku! O, tylko ork. Jeden samotny ork. To ja poproszę budynek dla moich rycerzy. O co prosisz? Tak, trzeba będzie to wszystko wyciąć tutaj. Oczywiście, jak to zawsze bywa na początku misji, trzeba wyciąć to. Te słabe jednostki. Ciekawe, czym dysponują New Marley i Legiony. Do ataku! Pewnie czymś mocnym. Mam nadzieję, że krasnoludy też równocześnie czymś mocnym dysponują.
Wiedziałem. Dwa PD. Ale dużo? Czy ja jestem na skraju mapy? Nie. Albo może ja jestem... Tak, tutaj mam kraniec mapy. Dobrze wiedzieć, że jedną stronę będę mieć bezpieczną. Do ataku! No. Magowie już awansowali. Dla Gianluca jeszcze jedna bitwa jest potrzebna. Dobra, to teraz po kolei. Teraz sobie walnę może klasztor. I tak muszę później sanktuarium jeszcze wybudować. Tak. Ależ w lokum, kurczę, tyle jednostek mają? Kula zguby. Do ataku! Widziałem zombiaka tam na górze. Nie fajnie. Jednego punktu PD mu brakuje. Punktu PD? Nie, PD. Po prostu. To jest miasto jakieś. Ludzie. Ciekawe, czy się do mnie przyłączą, czy nie? Powinni w sumie. Uuu, ghoul. Nie fajnie. Trzeba go ubić jako pierwszego. Bo on paraliżuje. Tak, myślałem, że giermę go berwie. Standardowo, na najsłabszą jednostkę. W sumie nie ma sensu go leczyć, bo i tak się w rycerza zamieni. No cudnie, to wszystkie jednostki drugopoziomowe już są. Będzie delikatnie z górki. A ja bym prosił o magiczną wieżę. Za chwilę będzie trzeba jakieś czary ogarniać. Ja w ogóle nie mam tutaj żadnej many życia, tam coś jest. Musiałbym archanioła zrobić. Akurat mnie stać. No. Tam jest jedna mana, tutaj niczego nie widzę w pobliżu. Tu nie umarłe już mnie osaczają, jak widzę na starcie. Na razie nic się nie dzieje. Przedstawiciel klanów, co to ma znaczyć? Doszły na słuchy o śmierci cesarza. Co będzie z naszym przymierzem Demostini? Nie umiem tego przeczytać, wszystko jedno. Przyjaciele z klanów, mamy dla was ponure wieści. Uther własnoręcznie zabił Demostina, naszego umiłowanego cesarza. Jak? Syn zabija własnego ojca? Co to ma znaczyć? Syn zabija własnego ojca? Co to ma znaczyć? Na co przyszło Imperium? Uther został opętany przez przeklętą duszę Betrezena. Oszukał nas wszystkich. Musimy się zjednoczyć, aby go pokonać. Tak. Zaniosę wieści Najwyższej Radzie Klanów. Śmierć Demostina oznacza kres naszego przymierza. Teraz Rada zadecyduje, czy można ci ufać. Żegnaj.
Kurde, nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy istnieć w tym świecie jeszcze. Co my tu mamy? Widmo. Nie fajnie. Żeby mi tylko Archenioła nie zaatakowali. A teraz u mnie krucho z kasą. Do ataku! Wiedziałem. Ale we dwóch? No ej! Nie fajnie. Talizman siły. Tak, mój bohater nie może używać talizmanu, także lipa. Ile zombiaków? Tu dwa gule są w ogóle. Nie no, atakuję, bo to tylko duch jest. Oczywiście, ale dobrze, że się chybił. Ile ma w ogóle inicjatywy? 50, tyle samo co rycerze, no. Jeden HP mu zostało. No proszę. Jeszcze się chybił. No cudnie. Zasłużył sobie. Za to, że się chybił. Teraz te gule. Kogo mi sparaliżuje? Tak myślałem. To jest bez znaczenia i tak ich załatwię. PD wpada. Teraz mógłbym sobie jakiegoś czara opracować. Nie, nie tu. Dalej są neutralni do mnie. Musimy zawiązać sojusz, inaczej będzie krucho. Elixir siły, dziękuję bardzo. Ja bym to miasto może zajął, nie wiem po co, ale zająłbym. Dwóch wozów zbirów. Czy powinienem się tu ładować? Jednak chyba był zły pomysł. Oczywiście wszyscy muszą mieć większą inicjatywę, co nie? 60... 75, 65 oczywiście. A czy kurna wiście? Zabijesz ich wszystkich? No i cudnie. Tylko 22 PD. Mam się z wami bić, czy mam się z wami nie bić? Hmm.
Nie odzywają się w ogóle, czyli jednak będę musiał się z nimi bić. Tak? Z własnymi ludźmi? Do ataku! Trudno, nie chcę się przyłączyć, to tak musi być. Ule, czemu walnąłem w tego? Trochę to zepsułem już na samym starcie. Nieważne. Wszystko poszło dobrze. Tak myślałem. Dziękujemy za wyzwolenie naszego miasta. Z radością pomożemy Imperium w walce przeciw przeklętemu dziedzicowi. O. Fajnie. Tylko co mi po waszym mieście, skoro tutaj tak wszystko muszę sam kupować? O co prosisz? Jeszcze do wybudowania potrzebuję 500 golda. Wszystkie te początkowe zostały wybudowane. Tak, 500 golda potrzebuję. Teraz, żeby mnie przypadkiem nie zaskoczyli, jakoś tak od tyłu mnie nie zajechali do stolicy. Bo ja nie wiem, gdzie oni są ulokowani. Jeżeli z tamtej strony gdzieś, to mogę mieć przewalone. Co rozkażesz? Za młodu służyłem Imperium. Bądź pewien, że stanę u twojego boku w tych trudnych czasach. Jestem na twoje rozkazy. O, świetnie. Świetnie! Szkoda tylko, że masz chłopów. A oni są słabi. Bardzo słabi. Ewentualnie możesz tutaj miasta popilnować, bo do niczego innego mi się raczej nie przydasz. Do ataku! Czy te gobliny mają 50 inicjatywy? Tak. I jeszcze tu ork se stoi. Pewnie nie jeden, a dwóch. Tak myślałem. Jeszcze się chybił. Dobra, jest 40. Też jest kraniec mapy, jak widzę, tu jest ogr. Nie jest sam. Ale go załatwię, spokojnie. Wszyscy gotowi? No to walimy na ogra. Aha, dziękuję bardzo, żeś się chybił. A ogr w ogóle ma jakiś pancerz? Nie ma w ogóle. No i fajnie. 67 PD wpada. Zwój żeglugi, kosztowności, jeszcze te ruiny. Pewnie nie jedyne, jakie tu mam w pobliżu. Tam jeszcze jakieś ruiny. Ciekawe, co tu jest. Same gobliny. Kurde, tu wszędzie są gobliny, no. Albo umarlaki. A żeby od razu tyle łuczników?
Słabe to było. Nagroda pewnie też będzie słaba. 150 sztuk złota. Mówiłem. Tam jest kopalnia Golda. W imię Wszechojca. Dlaczego ja kurczę tego Archanioła tam nie wziąłem? To ja poproszę dla kapłanów teraz. Tak? Musiałbym już kolejnego czara wybadać. Ile oni mają tych oddziałów? Naprawdę. Zobaczmy, zwinność. O co prosisz? A, wiedziałem, że będzie jakaś obstawa. Kurde, ile tu jest łuczników. Nie fajnie. Raczej nie uda mi się tego rozegrać, tak jakbym chciał. Oni wszyscy będą od razu atakować, a jak wiadomo, kapłan tego nie przeżyje. No właśnie. Ewentualnie mógłbym moim rycerzem go wskrzesić, ale to chyba nie ma sensu. Strzelca ci magowie i tak nie załatwią. Tylko, że ja właśnie turę zmarnowałem. Dobra, nie, to nie ma większego sensu. Jeżeli kapłan też nie dostanie expa. Tak? Chyba, że na razie będę musiał ich wyminąć. No trudno. Smok zagłady, dwa wilkołaki. Wilkołaki to nie fajni przeciwnicy. Nie można ich bronią drasnąć w ogóle. Tak? Ale spróbuję. Do ataku! Mogę ich tylko magami załatwić, niestety. Ale obrona będzie trochę łatwiej. ...88 PD wpada. Za długo kapłan mi awansuje. W imię Wszechojca. A więc myślę, że na tym ten odcinek zakończę. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.